Meghan Markle wyznała, że przykre doświadczenia z czasu, gdy pełniła obowiązki księżnej na dworze oraz ogromna krytyka, jaka na nią spadła, wpłynęły na jej zdrowie psychiczne. Zdradziła, kto namówił ją na terapię. Gdy Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się opuścić dwór królewski, wylała się na nich fala krytyki. Małżeństwo zrezygnowało z wielu przywilejów i opuściło Wielką Brytanię. Nie spodobało się to królewskim ekspertom, którzy zarzucili parze nieszczerość oraz chęć zarabiania na rodzinie królewskiej. W 2021 roku Meghan Markle i książę Harry udzielili wywiadu Oprah Winfrey, który odbił się szerokim echem w mediach na całym świecie. Meghan wyznała w nim na przykład, że na dworze królewskim zastanawiano się nad tym, jak ciemna będzie skóra jej syna, gdy przyjdzie na świat. I choć dwór zaprzeczył tym rewelacjom, niesmak pozostał. Gdy byłam w ciąży, na porządku dziennym były nie tylko dyskusje na temat braku ochrony i tytułu dla Archiego, lecz także tego, jak ciemna będzie jego skóra, gdy już przyjdzie na świat, powiedziała Meghan. W ostatnio przeprowadzonym wywiadzie z Constance W., Jenne Slate i The Epic Padukone Meghan zdecydowała się na szczere wyznanie. Na wstępie zaznaczyła, że ludzie zbyt pochopnie nazywają innych wariatami. Podnieście ręce, jeśli kiedykolwiek zostałyście określone mianem szalonej, histeryczki lub wariatki. Gdybyśmy wszystkie były w tym samym pokoju i mogły się widzieć, z pewnością wiele z nas miałoby ręce w górze. Ja też. Nic jednak dziwnego, gdy weźmiemy pod uwagę, jak powszechne są te etykiety w naszej kulturze, powiedziała Meghan. Żona księcia Harry'ego przyznała, że potrzebowała pomocy specjalisty, a na terapię namówił ją mąż. Zadzwoniłam w końcu do tej kobiety. Ona nawet nie wiedziała, że się z nią skontaktuje, była wtedy w sklepie spożywczym. Powiedziałam tylko: potrzebuję pomocy. Z pewnością mogła usłyszeć, w jak strasznym stanie jestem. Uważam, że wszyscy powinniśmy być szczerzy z tym, czego potrzebujemy i nie bać się z tym pogodzić, wyznała Meghan.